Witamy Państwa w piątkowy poranek. Praca w Opolskim Amfiteatrze w Re. Nie ma czemu się dziwić, ale to po to, żeby opolska piosenka była dobra na wszystko. To tytuł z pierwszej strony najnowszego wydania Czasu na Opole, który już dotarł do Państwa w mieście. Świeży, pachnący. Można już po niego sięgnąć. Wszędzie do dyspozycji, w ekspozytorach, w galeriach, w instytucjach kultury miasta i oczywiście w Opolskim Ratuszu i jego jednostkach. Tam w tym numerze najnowszym nie ma się czemu dziwić, że jesteśmy dzisiaj w amfiteatrze, bo to właśnie festiwalowi poświęcony jest w dużej mierze ten numer. A zatem, jak będą te trzy dni festiwalowe wyglądały? O tym piszemy dla Państwa na stronie trzeciej i czwartej, zwracając uwagę na to, że festiwal oczywiście to jest nie tylko amfiteatr, ale i całe miasto. Od kawiarenki po wiele innych atrakcji, które będzie można podczas festiwalu zobaczyć i usłyszeć. To festiwalowy temat, praca w Reto i w naszej gazecie również. W związku z tym powiemy Państwu, że Centrum Usług Publicznych to jest top inwestycja w Polsce. I skoro o mieście mowa, to zapraszam Państwa do lektury dwóch bardzo ciekawych rozmów. Pierwsza z nich zatytułowana Opole to nasza wspólna sprawa, czyli rozmowa z Barbarą Kamińską, nową przewodniczącą Rady Miasta Opola. Co w tej rozmowie? Między innymi odpowiedź na pytania, jakie są obecnie największe wyzwania dla Opola. Odpowiedź w tekście zapraszam, a skoro o tym mowa, to również w naszej gazecie bardzo ciekawy wywiad z Andrzejem Bułą, czyli marszałkiem województwa, kandydatem do Europarlamentu z listy Koalicji Obywatelskiej. Jestem człowiekiem sportów drużynowych, mówi Andrzej Buła. No a jak sam powiada, porażki kształtują człowieka i go wzmacniają. No i teraz trzeba odnosić same sukcesy. Oby tak rzeczywiście było, bo z perspektywy ostatnich 10 lat przede wszystkim zwraca uwagę niesamowity rozwój Opola, mówi marszałek Andrzej Buła. No i na koniec jeszcze zachęcam Państwa do pozostałych publikacji. Kim jest Indiana Jones z Opolskiej ulicy? Będą Państwo mogli się dowiedzieć z tej oto publikacji niezwykłych historii opolskich ulic. No a coś dla miłośników sportu, obok kapitan Jankes odpływa z przystani Gwardia Opole. To oczywiście w tej lekturze to nie wszystko. Jak Państwo widzą, tych stron jest sporo do przeczytania, więc każdy z Państwa, który na weekend sięgnie po najnowsze wydanie Czasu na Opole, będzie miał sporo przyjemności z tej lektury. Zapraszamy, jak nie w wersji papierowej, to w wersji oczywiście tradycyjnej, elektronicznej, internetowej na stronie czasnaopole.pl. Oczywiście na wszystkich naszych publikatorach mogą Państwo zobaczyć to najnowsze wydanie, a najlepsze jest sobie po prostu podejść w dowolnym miejscu, odebrać, no i zapoznać się nie tylko z ofertą festiwalową, która czeka nas przecież już dokładnie za tydzień. A zatem na weekend życzymy Państwu miłej, udanej lektury.